widzę znajome twarze, więc też do części Państwa będę mówił to po raz pierwszy. Rozprawa to, krótko mówiąc, ma pewne reguły. Państwo, którzy byli tydzień temu, w znakomitej większości tutaj do tego się dostosowali, dlatego ona przebiegła z małym incydentem, w sposób taki, no bym powiedział, ze strony publiczności wzorcowy. Na rozprawie proszę wyłączyć, znaczy wyłączyć, ciszyć telefony, bo to prędzej czy później ktoś zadzwoni, tak, to takie są reguły. Prosiłbym też Państwa, żeby nie rozmawiać, bo Państwa jest tutaj kilkadziesiąt osób, jeżeli każdy coś zacznie mówić do sąsiada, to się zrobi szum i no, nie będziemy po prostu w stanie tej rozprawy przeprowadzić we właściwy sposób, dlatego no, no jest to rozprawa, gdzie jest osoba oskarżona, która stoi pod określonymi zarzutami, której grozi określona odpowiedzialność karna przy akcie posądzenia, więc proszę też to uszanować, chociażby ze względu na osobę oskarżonego. Bo Państwo towarzyszą jakby temu procesowi, ale to jest proces oskarżony, to on zasiada na ławie oskarżonych. I dlatego też prosił Państwa, żeby ta atmosfera tej rozprawy, dużo też zależy od Państwa w tym zakresie, była spokojna i rzeczowa. Ja nie zakładam tutaj, bo tak jak powiedziałem, były incydenty, jeden właściwie taki na poprzednim stronie, dzisiaj tego nie zakładam. Nie używamy telefonów, bardzo proszę nie rozmawiać między sobą. Emocje, które w sposób naturalny wszystkim tutaj towarzyszą, proszę pozostawić już po rozprawie, tak? Państwo z czymś się mogą zgodzić, z czymś się mogą nie zgodzić. Ja to wszystko wiem i szanuję. Natomiast jesteśmy na sali sądowej. Przepraszam.